Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Warszawskiej Strefy Prestiżu. Tym razem z nami jest Marek Borkowski, radny dzielnicy Praga Południe. Tak jest, z Okręgu Grochów. Z Okręgu Grochów, okej. Okay. To dzisiaj będziemy rozmawiać i o Pradze Południe, ale najpierw przede wszystkim o Warszawie. Jest bardzo dobra okazja, tak trwa kampania samorządowa. Ona wydaje się dosyć niemrawa z mojego takiego punktu widzenia jako wyborcy. To znaczy wszyscy wydają się zaakceptować fakt, że Trzaskowski nie ma z kim przegrać i właściwie pozorują pewne ruchy. No niestety trochę tak jest. Platforma jakoś zmonopolizowała te wielkie miasta w naszym kraju. No ja jeszcze dodam, że może nie jest jeszcze tak źle jak w Gdańsku, no bo tam to chyba już w ogóle można byłoby wyborów nie organizować. No ale trochę tak jest. Ubolewam nad tym faktem. No chyba jedyną taką ciekawostką to jest Kraków, bo tam już urzędujący bodajże od 20 kilku lat prezydent Majchrowski nie startuje. No ale w Warszawie, no, tak jak wcześniej mieliśmy taką wieloletnią panią prezydent, która też praktycznie prawie nie miała konkurencji, panią Hannę Gronkiewicz-Wals, no to teraz niestety dorobiliśmy się jej takiego młodego wychowanka, pana Trzaskowskiego. No i musimy jakoś w Warszawie z tym żyć. Marek, no czy to nie jest tak, że w Warszawie tak naprawdę od kiedy? Od 2006 roku rządzi ta sama ekipa, bo przecież to, że zmieniła się głowa, tak, czyli prezydent, to nie znaczy, że zmieniła się ekipa, tak? Czyli cały ten, nazwijmy to, deep state warszawski. Aparat urzędniczy. Tak, aparat urzędniczy. Przecież tutaj tak naprawdę to nic się nie zmienia od 20 lat. No nie no, ja mam wrażenie, że to się dużo dłużej nic nie zmienia. Wiem, bo obserwuję jak gdyby tą stołeczną scenę polityczną. Ona jest zmonopolizowana obecnie przez Platformę, no wcześniej to się nazywała Unia Wolności. No i mamy taki drugi podmiot, który ma mniejsze lub większe fale swoich wpływów. To jest SLD, obecnie Lewica. Oni mieli bardzo duże wpływy w Warszawie. Zresztą rządzili praktycznie, czy współrządzili przez wiele lat. No i na przykład mieli taką swoją działkę wykrojoną w tym warszawskim torcie i to był sport. Oni kontrolowali wszystkie wydziały sportu, większość klubów sportowych i to była taka ich domena. Także rzeczywiście no w tej Warszawie nic się nie zmienia, urzędnicy są ci sami, oczywiście mówimy o stanowiskach kierowniczych, no bo to są, tutaj są te frukta, no wiadomo, w spółkach miejskich, prawda, czy gdzie są też bardzo duże pieniądze, no i często nawet dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak na przykład no sukcesje takie, czyli po prostu odchodzący urzędnicy namaszczają swoje dzieci i to niestety nie przesadzam w tym momencie. Mogę podać nazwiska, ale tu może sobie je darujmy. Uważni, baczni obserwatorzy warszawskiej polityki znają. No, po prostu jest to taki trochę rodzinny biznes, a to są naprawdę duże pieniądze. No właśnie. I jak to wygląda, że było wiele prób, tak? Wiele prób, czy to nazwijmy ze strony prawicowej, tak? Już tam zaczynając od jakichś tam bardzo dziwnych sojuszy, mniejszych partii, które tworzyły bloki wyborcze, nie wiem, tam Rodzina Warszawska, czy jakieś tam kompletnie zamieszkłe czasy, czy z drugiej strony te ruchy miejskie, które też, umówmy się, no, są co najmniej po części jakąś nową twarzą lewicy, tak? Przynajmniej z moich rodzinnych Bielan, to przecież cała ta rządząca obecnie to ugrupowanie, to bodajże Razem dla Bielan, no to przecież to jest w 90% skład osobowy SLD, które po wyborach w 2015 roku ci ludzie wyszli z SLD, a później założyli to stowarzyszenie i teraz rządzą Bielanami. Wcześniej zresztą współrządzili jako SLD razem w koalicji z Platformą, no ale to mniejsza o większość. No nie ma takiej siły, która by przebiła się przez ten teflon taki, tak? Przez ten mur, który Platforma była w stanie sobie tutaj zbudować. I to mnie dziwi, bo tak naprawdę
przecież oni nie robią nic jakiegoś spektakularnego, tak? To znaczy, tu nie ma możliwości walki na programy. Ten program oczywiście jakiś jest, ale no, gdyby go nie było, to też by się nic nie zmieniło, tak? No w Warszawie, zresztą każde z wybory samorządowe i każde miasto, powiat czy województwo ma swoją specyfikę, Warszawa ma taką specyfikę. Rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz, ten program nikogo nie interesuje i władze miasta mogą kompletnie nie robić kompletnie nic, a i tak ludzie na nich zagłosują, no bo są nowocześni, progresywni, inkluzywni, fajnie wypadają w mediach i rzeczywiście tak w dużej mierze jest. No, dochodzi już nawet w Warszawie do takiej paranoidalnej sytuacji, że ludzie zaczynają z rozrzewnieniem wspominać rządy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, no bo ona nie likwidowała tych parkingów, nie zwężała ulic, na ci namiestnicy pana Trzaskowskiego niestety głównie tym się w Warszawie zajmują. Wiesz, no u mnie na Bielanach była taka kuriozalna sytuacja, że ludzie przez lata walczyli z kompostownią, która tam... Znam sprawę, nawet byłem tam kiedyś w programie telewizyjnym. Tak? No właśnie, no to dosyć znana w Warszawie sprawa, ale faktycznie to było uciążliwe dla połowy dzielnicy, a jednocześnie w każdych wyborach Platforma tam zdobywała spokojnie 15 na 25 mandatów, więc brak jakichś takich ciągów przyczynowo-skutkowych to już zauważyłem i on jest znany. Ale właśnie, co się stało, że w tej ekipie doszło do takiej zmiany, czy to była dokooptowanie tego miejskiego aktywizmu, czy to jest ukłon w stronę tych ruchów miejskich, bo jednak faktycznie po zmianie z Gronkiewicz-Waltz na Trzaskowskiego pojawiły się takie osoby, nie? I to idzie w stronę, jest taka narracja, tak? Właśnie zwężanie miasta, nowe to centrum Warszawy, które dla mnie jest jakimś absurdem, ale zyskuje jakiś tam poklask, tak? To jest jakieś echo tych programów ruchów miejskich, co? Tak, no to można tak powiedzieć, natomiast to nie jest tak, że to przyszli nowi ludzie, oni cały czas w tym ratuszu byli, tam wymieniali się, jedni odchodzili na emeryturę, z tych stanowisk kierowniczych chodziły ich dzieci, albo jakieś tam drobne koterie partyjne, natomiast rzeczywiście parę tych osób zostało awansowanych. No, takim sztandarowym przykładem jest dyrektor zarządu dróg miejskich w Warszawie, pan Łukasz Puchalski, który mimo, że kieruje zarządem dróg, nie ma żadnego technicznego wykształcenia. Co no, udało były się. Pełnomocnik tak do spraw polityki rowerowej. Tak, znaczy i obecny pełnomocnik do spraw polityki rowerowej w mieście i były doradca ministra Nowaka z poprzedniego rządu Platformy, tego od transportu. No to są tacy po prostu sekciarze, którzy tą swoją ideologię rowerową usiłują wciskać, a tutaj niestety dostał narzędzia, no i co gorsza budżet, bo to idą na to miliony złotych na budowanie tych ścieżek kosztem oczywiście parkingów, chodników, zieleni i wszystkiego innego. No i oni tą ideologię niestety realizują. No tak jak wspomniałeś o tym nowym centrum Warszawy, no to ono w takim skrócie sprowadza się do tego, że blokuje się ulice, zamyka się ulice, zwęża się, likwiduje się parkingi, w związku z tym nikt tam nie przyjeżdża. Jeżeli nikt nie przyjeżdża, no to żaden sklep, żadna knajpka się tam nie utrzyma i można spacerować stołecznymi ulicami i widać zamknięte lokale usługowe, puste miejsca. Takim sztandarowym przykładem jest na przykład ulica Jasna, polecam się. Tam nawet czasami można zaparkować, bo już nie da się do niej dojechać, więc znaczy, wiesz, czasami nawet miejsce parkingowe. Nie ukrywam, że jeżeli mam z kimś się umówić, to unikam Śródmieścia. Tak. Nie, no to się skończy tak jak na zachodzie. Po prostu nikt normalny w centrum miasta nie będzie chciał mieszkać i wszyscy będą uciekali na przedmieścia. No u nas tylko jest jeszcze ten problem, że przedmieść nie bardzo się da do tego miasta dojechać. No z przyczyn właśnie oczywistych unikam. Natomiast z racji tego, jak ta Warszawa jest zbudowana, no to też bardzo często przez Śródmieście przejeżdżam. To znaczy jesteśmy na Mokotowie, tak, ja Bielany, żona pracuje na Śródmieściu, syn chodzi do szkoły na Nowym Mieście, no więc siłą rzeczy ta oś północ-południe u mnie jest ważna i ja przemieszczam się w tej osi i od kilku lat patrzę na ulicę Marszałkowską, tak, którą no pamiętam jako dziecko, jako taką no bardzo reprezentacyjną taką wizytówkę Warszawy. To później Chmielna, ale pierwsza no to taka Marszałkowska, domy centrum, tutaj MDM, tak, czyli Plac Konstytucji. I nie mogłem uwierzyć i do dzisiaj nie mogę, jak wiele
zamkniętych lokali jest, jak wiele jest tablic, że do wynajęcia, że zarząd gospodarowania nieruchomościami trzyma te lokale w zasobie i nikt tego nie wynajmuje. Później zauważyłem, że to samo dzieje się na Alejach Jerozolimskich. Czyli Puławska, Grochowska, wszystkie główne ulice handlowe tak wyglądają. I to jest nieprawdopodobne, tak, że to, co było kiedyś wizytówką miasta, tak, gdzie ludzie z całej Warszawy przyjeżdżali tutaj na zakupy, no po prostu, tak, do centrum, no to teraz właściwie tą rolę pełnią co? Galerie handlowe, tak? Tak, tak. No to jest oczywiście, kładzie się tam spiskowa teoria dziejów, czy ta cała ideologia nie jest jednak napędzana i motywowana pieniążkami, a nie tymi bajeczkami o tej całej ekologii, że wszyscy mamy jeździć na rowerach. No moim zdaniem jest tak ewidentnie, ktoś na tym zarabia. No możemy tu wymienić chociażby duże platformy te oferujące przejazdy, firmy carsharingowe, ale też właśnie deweloperzy, galerie handlowe. No myślę, że to są prawdziwi beneficjenci tej zielonej Warszawy, nowego centrum i w dużej mierze chyba to oni za tym stoją, no bo jeżeli nie możesz dojechać własnym samochodem i zaparkować, no to co, no to albo bierzesz taksówkę, albo bierzesz te przysłowie, nie chcę tych firm reklamować, prawda, oferujące te przejazdy, gdzie jeżdżą sami obcokrajowcy, powodujący cały czas wypadki. To jest też realny problem w Warszawie. No jest, to prawda. Ja czasami jeżdżę wieczorami, no to rzeczywiście naprawdę strach jechać jest w nocy czy wieczorem ulicą, bo jeżdżą tylko te samochody, bo one są charakterystyczne. No i ci ludzie no, często mają problemy z elementarnymi przepisami ruchu drogowego. No, policja robi jakieś od czasu do czasu akcje, ale to jest dramat już, nie mówiąc o tym, że z tymi ludźmi nie można się porozumieć w żadnym języku, bo oni nie mówią przecież po polsku, a co ciekawe, nie mówią również w ogóle ani po angielsku, ani po rosyjsku. Jestem ciekaw w ogóle, jest kwestia ubezpieczeń i no, to jest w ogóle coś na naszych oczach tak się zmieniło nasze miasto, że czujemy się w nim, no, obco i dziwnie. No, o właśnie, bo teraz jest nowy projekt ulicy Chmielnej, tak? To ma być dopiero wspaniałe miejsce, pełne życia, ludzi, aktywności lokalnej, ale przecież wbrew temu, co słyszę, no to ja odkąd pamiętam, to jest ulica wyłączona z ruchu, tak? To jest właśnie ten raj aktywistów, to jest to nowe centrum Warszawy, po którym poruszamy się na piechotę. I co? I padło to tam. Wszystko trzeba to remontować i od nowa... Znaczy, ulica Chmielna to jest rzeczywiście taki salon handlowy, no był zawsze wcześniej Rutkowskiego i tam zawsze były takie eleganckie butiki, natomiast no, na skutek splotu pewnych okoliczności ta ulica się zamieniła w slums i jest no tak, no, ale wiesz, osprejowana. No, są jakieś, nie wiem, tanie sklepy z jakimś badziewiem, jest tam nieprzyjemnie i każdy unika tej ulicy. Tak, no ale no, ona jest właśnie... Tak. I teraz miasto właśnie kosztem tam wielkich nakładów, no oczywiście to też kampania wyborcza, będzie ją rewitalizować, tam sadzić zieleń, prawda, może zamarzą te osprejowane mury. Każdy taki projekt to są miliony złotych. No, ten sztandarowy projekt, ten tak zwany Plac Pięciu Rogów, on spowodował to, że no, zamknął cały obszar miasta, prawda? Bo nie można przejechać ulicą Szpitalną do Placu, no tak, Powstańców w Warszawie, na którym teraz powstaje wielki podziemny parking, więc nie wiem, jak do tego parkingu można dojechać, bo już od strony alei przecież się dojechać nie da do niego, prawda? No jeszcze zwęzili Świętokrzyskie. Tak, trzeba by jechać naokoło Marszałkowską, no, co jest trochę bez sensu, no ale wiadomo, to nie chodzi o to, żeby był sens, tylko żeby ktoś na tym zarobił, więc to spowodowało odcięcie dwóch ulic, tak, Szpitalnej i Zgody tak naprawdę, no i ale cała ta część miasta umarła, tam jeszcze są takie kuriozalne miejsca, że są takie wyspy z tymi słupkami, tych słupków jest kilkanaście, kilkadziesiąt, tam przy skrzyżowaniu Złotej właśnie i Zgody, no po prostu okropne miejsce, nie chce się tam chodzić, no ale ci właśnie aktywiści, ci, którzy urzędnicy, którzy pracują, ich jacyś namaszczeni wysłannicy, epatują nas takimi wizualizacjami, że tam będzie zielono, cudownie, skwerki będą, no i już największym idiotyzmem, który tam jest zaproponowany, no to jest zasypanie tego przejazdu pod ulicą Marszałkowską, takiego tunelu, który można jeszcze, no właśnie, jeszcze przejechać. Tak. No właśnie, bo tak, najpierw zamknięto tym placem przejazd w stronę Kruczej, czy tam z Kruczej na, no generalnie ze Śródmieścia Południowego na Północne, tak?
buduje się na Placu Powstańców Warszawy parking, ale tam też troszeczkę przebudowano to wszystko wcześniej. Te drogi stały się węższe, tak? To słynne parkowanie równoległe. Teraz ma być zamknięty ten przejazd na Plac Defilad de facto, tak? Zresztą w ogóle to jest ciekawe, że przy tych wszystkich zmianach, przy tym całym uporze jeszcze właśnie pani Hani, która tam walczyła ze sklepikarzami, słynne sceny, tak, ataków na te hale. Kupieckie domy towarowe. Tak, kupieckie domy towarowe, one zostały zlikwidowane i nic, tak? I cały ten plac to jest tak naprawdę parking czy pętla dla jakichś busów podmiejskich. No tak, ale tam też jest przecież gigantyczny plan. No najpierw zbudowano za ciężkie miliony złotych Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest ten taki kloc tam obśpiewany w internetach. No tak, ja widziałem różne na Rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Tak, tak. Ale on akurat pasuje do, wbrew temu, co część ludzi mówi, to on idealnie pasuje do tego maszkarona po drugiej stronie Marszałkowskiej. Do Pałacu Kultury. Ale i do Pałacu Kultury też, tak. Nie, ale to po prostu... Ja myślę, że słuchajcie, no... follow the money, no idźmy tam, gdzie są pieniądze. Jeżeli się wydaje no, miliony na takie wielkie inwestycje, wiadomo, że przy takim muzeum no, to będą etaty, trzeba zapewnić finansowanie. Słuchajcie, no to cała rzesza ludzi przy tym dobrze żyje, zarabia, nagradzają się, goszczą, robią przecięcia wstęg i myślę, że tu jest właśnie ten pies pogrzebany. Oni po prostu z tego dobrze żyją. Bardzo wiele firm właśnie robi te kuriozalne przebudowy, remonty, likwidacje parkingów. No i tak to się kręci. Jeszcze tutaj coś, co dla mnie już jest najbardziej obrzydliwym takim elementem z działalności tego Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, to jest ta ich taka parareligijna ideologia, bo oni na przykład organizują taką imprezę w maju nagradzającą dzieci w szkołach za jeżdżenie rowerem. Tak, rowerowy maj. Mi to przypomina na czasy minionego systemu, prawda? I do tego takie hasła, że tam jeździsz rowerem, to uratujesz planetę. No, nikt z żadnej planety nie uratuje, już na pewno nie swoim rowerkiem, ale no to jest naprawdę obrzydliwe. No oczywiście zaczynają od najmłodszych, nie? No to klasyczne tutaj totalitarne zapędy, ale też chciałem jeszcze wrócić do tego, co mówiłeś, że to zamykanie tych ulic właśnie zabija ten biznes, no bo jeżeli nie można do tego sklepu czy do tego punktu handlowego dojechać samochodem, no to on jest skazany tylko na klientów, którzy mogą tam dojść na piechotę. No to niestety jest... No ile można dojść do punktu? No 500 metrów, 800, no ale nikt przecież nie będzie spacerował przez Warszawę 2-3 kilometry, żeby pójść do sklepu. No wczoraj miałem taki przykład, szedłem ulicą Marszałkowską, gdzie miałem kilkanaście jakichś kawiarenek, knajpek, a nie mogłem znaleźć zwykłego sklepu spożywczego, czy kwieciarni, czy jakichś takich punktów, których wydawało się, że powinno być masa. Wiesz, dojść to jeszcze jest jedno, ale na przykład wrócić, nie? Ja przez lata pracowałem w zaopatrzeniu i przez wiele, wiele lat na rogu właśnie MDM-u i Koszkowej był taki duży sklep z... no... z naczyniami, tak nazwijmy to, zastawa stołowa, generalnie różne takie rzeczy i to oczywiście już tego nie ma. No i teraz tak zastanowić się, no możesz oczywiście kupić tak zastawę do domu, no możesz tam nawet dojść 500 metrów, no ale kto normalny będzie jechał z tym autobusem? Znaczy, a jeszcze trzeba ten towar dowieźć, prawda? No tak, no, albo ja też, co, no włożysz to w rower cargo, tak? No bo to teraz słyszę, to jest najmądrzejsze, tak, rowery cargo. No, są takie rzeczy, są takie sklepy, są takie usługi, których no, generalnie ciężko jest, czy nie wiem, też był taki sklep meblowy tutaj na tym odcinku od placu Konstytucji w stronę tutaj Politechniki, tak? Tam był wielki taki salon meblowy, no i co? Na rower cargo mam brać te meble? No generalnie nie wiem, autobusem jechać? Nie, no, ale to jest właśnie ważny element, bo trzeba pokazywać, że ta chora ideologia zabija również biznes. No to jest coś, co nie wiem... Ciągle mnie to zastanawia. Komuś z normalnego świata, no, czy chociażby ze Stanów Zjednoczonych, to jest niewyobrażalne, że można podejmować decyzje, urzędnicy podejmują decyzje, które niszczą lokalny biznes. No coś nieprawdopodobnego. Biznes, który przecież jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców. No bo kto w tych sklepach? No,
robi zakupy, prawda? Nie żadni imigranci, czy jacyś modni tam hipsterzy, tylko lokalni mieszkańcy. No właśnie to mnie, wiesz, zastanawia, że ciągle słyszę, że trzeba zrobić szerokie chodniki, biznes ma się wspaniale, bo wtedy mają ogródki i tak dalej. No dobra, ale ile może być tych kawiarni, tak? Ile może być tych pubów, gdzie kupisz piwo? No bo do czego to jest potrzebne, tak? Ja się obawiam, że to się skończy... Wiesz, księgarnie nie mają ogródków, tak? Słuchaj, to się skończy tym, no niestety... Szewcy nie mają, nie wystawiają się na chodnika. To się skończy tym, że to będzie wyglądało no tak jak niestety w tym PRL-u, po prostu państwo, czy w tym przypadku miasto, będzie robiło właśnie takie punkty usługowe, czy jakieś lokale. No mieliśmy taki doskonały przykład sprzed bodajże 3 lat, czyli tą słynną strefę relaksu na Placu Bankowym, gdzie za 1 000 000 zł na 2 miesiące zamknięto parking i z palet urządzono jakąś tam właśnie pijalnię piwa. Oczywiście wszystko w oparach jakiejś kultury. Tak, to znaczy w ogóle najlepsze Bóg wie czego, jest to, że prawda? Po drugiej stronie ulicy jest wielki park Saski, tak? W drugą stronę też masz parking generalnie. I tam też są kawiarnie, no ale to pewnie są prywatne, a tu miasto musiało wydać pieniądze pewnie jakimś krewnym i znajomym, prawda? Żeby oni animowali tą kulturę na tym parkingu, który się mieści na Placu Bankowym. Nie no, zmierzamy chyba do tego, że natężenie tej paranoi urzędniczej w tym mieście no już zaczyna osiągać masę krytyczną. No żałuję, że nie powtórzyła się taka sytuacja jak chociażby z tego słynnego referendum na odwołaniu pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wiem, że teraz była taka próba przy okazji właśnie tej polityki transportowej prezydenta Trzaskowskiego. No niestety jakoś to się nie przełożyło, ale to też z uwagi na słabość właśnie tych ruchów politycznych w Warszawie, tych lokalnych takich, no bo rzeczywiście mamy ten podział na Platformę, która dominuje jakieś 60% sceny politycznej w Warszawie, PiS około 20-25, no i troszeczkę tych mniej czy bardziej rachitycznych ruchów lokalnych i to wszystko, nikt więcej tutaj nie istnieje. No właśnie to jest fascynujące, nie? Tak samo to, że ludzie mają krótką pamięć. Jak rozmawiamy o takich właśnie różnych układach, koteriach, to moim ulubionym przykładem jest Zarząd Terenów Zielonych, który tam objęła pani z Zielonych, tak, przewodnicząca tam, która była kontrkandydatką pana Trzaskowskiego w poprzednich wyborach. I generalnie no tam doszło choć nawet do tej słynnej akcji, tak, z tymi zwierzętami, tak, z kozami, które gdzieś tam na wyspie były pilnowane przez Menela za 50 pana złotych. Abdula chyba. Znaczy pan Abdul wygrał przetarg, ale zatrudniał tam jakiegoś bezdomnego za 50 zł i on po prostu nie dopilnował tych kóz, ale pan Abdul wziął za to oczywiście... I one zdechły i, tak, to, i to niestety nie jest żart, tylko to nie, faktycznie no to, w Warszawie w XXI wieku tak. Na jednej z wysp na Wiśle miało miejsce. To jest coś tak, nieprawdopodobne. I Zarząd Terenów Zielonych generalnie no ale to nie nasza wina, nikt tego nam jakoś nie dopilnował. Pilnował i to wszystko było pod egidą Partii Zieloni. A z drugiej strony mamy taki na Żoliborzu, tak, park Żeromskiego, gdzie jest słynna tam knajpa, tak, prochownia. I ja nie wiem, czy to... Nie czytałem dokumentów przetargowych. Córka radnej to prowadzi. Okej, natomiast wygrał ktoś inny. Z Platformy oczywiście. Wygrał ktoś inny i nagle okazało się, że... Tak, bum, skandal, tak, tak. I prezydent osobiście powiedział, że nie, no tak nie może być. Tak. I zabrał zarządzanie. I córka radnej z Platformy z powrotem musi prowadzić ten lokal i wtedy jest wszystko w porządku. Tak, i on został wyjęty po prostu z Zarządu Terenów Zielonych, przekazany komuś innemu, no bo nie może tak być, bo tutaj były jakieś protesty ludzi kultury. I czy tamta firma miała, czy nie miała, to ciężko mi jest powiedzieć tam doświadczenie. Natomiast no, ktoś ten przetarg zorganizował według jakichś zasad i nagle okazuje się, że można. Tak? Czyli z jednej strony jest taki imposybilizm, bo to jest jakiś tam, należy do jakiegoś właśnie zarządu terenów zielonych, nie można tam zrobić, nie wiem, boiska, bo dwa drzewa zginą. I to wtedy planeta będzie chora przez to, a z drugiej strony można powiedzieć, nie, to tutaj to zabieramy i oni tak zrobią, żeby było wszystko dobrze, tak? I wtedy nie ma problemu. Tak, no i tak jak wspomniałem wcześniej, za każdą tą decyzją, za każdym tym kuriozalnym słupkiem stoją czyjeś pieniądze, które ktoś zarabia, ktoś tą kasę bierze, ktoś ma z tego korzyści,
A te wszystkie bajki o tym ratowaniu planety, to można sobie... Pojawił się słupek, więc ja podtrzymuję to, co kiedyś powiedziałem, że kiedyś zrobię osobny program, który się będzie nazywał Historia warszawskiego słupka, bo to jest temat na osobny cały program. Jak no tak, no musielibyśmy wyjść w plener, też chętnie się przespaceruję, pooglądamy, włącznie z tym, że mam zdjęcia, takiego słupka, którego kiedyś straż pożarna, próbując dojechać do chorej osoby, nie mogła usunąć, został taki kikut. Nie, to jest w ogóle skandal, osobna historia. Ile to, kiedyś trzeba będzie policzyć, ile Warszawa wydała przez te wszystkie lata na słupki, na to najpierw na te, później wcześniej na ogórki, wcześniej jeszcze inne, tak, to wymiana słupka na słupek. Ale... Tak, bo one się zużywają, trzeba je wymieniać oczywiście. Tak, one są stawiane często tam, nie wiem, co metr, tak, bo nie można rzadziej, no i to, ale to mówię, to zrobimy o tym osobny program. No dobra, no ale to w takim razie, czy to nie jest też tak, że ta kampania i to takie przekonanie, że Trzaskowski nie ma kim przegrać, to się jednak na nim jakoś nie odbije negatywnie? Bo ja zaczynam mieć takie wrażenie, że on trochę się zachowuje jak Komorowski, tak, w wyborach prezydenckich, że on nic nie musi, bo zostanie wybrany. I to w pierwszej turze. Niestety trochę tak jest. Pamiętajmy o tym, że w samorządach to mamy de facto taki ustrój prezydencki, czyli tak naprawdę rządzi prezydent. Ci radni to jest taki trochę kwiatek do kożucha. Natomiast no ja się nie spodziewałam, że nie, że, bo chyba nie wspomnieliśmy tutaj o najważniejszej rzeczy, że strasznie się zmieniło w Warszawie mieszkańcy, ludność. Mamy bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo osób, które tu przyjechało 5, 10, 15 lat temu. No ja się chyba podobnie jak ty urodziłem w Warszawie. No, ale na drugim końcu. Chociaż nie, bo ja akurat faktycznie urodzić się urodziłem w szpitalu na Strzaserów. No to nawet w mojej dzielnicy. No ja akurat obok, w sąsiedniej, w szpitalu praskim, ale obserwujemy to i widzimy, jak bardzo właśnie wymienia się ta populacja. No teraz jeszcze doszli ci obcokrajowcy, cudzoziemcy, coś kiedyś w ogóle niewyobrażalnego. I oni nie są związani, ich nie interesuje historia tam tej ulicy, tej okolicy. Oni to mają gdzieś, oni głosują do tego pana, bo jest miły, sympatyczny, występuje w telewizji. No i stąd też właśnie dlatego to tak wygląda. Jeszcze pamiętajmy, że no w polityce jest ta zasada, tak jak ty mówisz, czy pan Trzaskowski się nie przeje. No musi być alternatywa. No a niestety tej alternatywy żadne, ani oddolne ruchy, ani duże partie, no nie są jakoś w Warszawie w stanie przedstawić. Okej. Okay. Natomiast, no cóż, to taka smutna kontestacja na koniec. No ale realna. Ja uczestniczyłem w wielu ostatnich kampaniach, również w tej prezydenckiej. Widzę, jak to wygląda. No pamiętam taką kampanię z roku 2014, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wystawiło późniejszego ministra Jacka Sasina i nikt się nie spodziewał jakiegoś wielkiego wyniku. On wszedł do drugiej tury i naprawdę jest bardzo dobrym wynikiem. No ale wtedy też była właśnie te afery panią Hannę Gąkiewicz-Waltz zaczynały pogrążać. No ale niestety, jak przyszło już do tej drugiej tury, czyli tego pojedynku, no to oczywiście pani Hania, mimo tego obciążenia aferalnego, wygrała. Okej. Okay. No więc cóż, zobaczymy, co przyniesie kampania. Mi się wydaje, że jednak to takie podejście pełne pychy się odbije i będzie wynik gorszy niż oczekiwany. Ja myślę, że też może rzeczywiście Platforma mieć gorszy wynik, ale to on też wynika z tego, że ta cała koalicja się trochę rozbiła w zasadzie prawie całkowicie, no bo i Lewica wystawia swojego kandydata, no Trzecia Droga i Szymon Hołownia się taktycznie porozumieli i zaproponowali jakąś wiceprezydentkę, czy panią wiceprezydent w gabinecie Trzaskowskiego. No PiS wystawia swojego kandydata, startuje też niezatapialny Janusz Korwin-Mikke. Tak. może to się jakoś rozłoży, natomiast no, moja opinia jest taka, że niestety jeżeli chodzi o miasta, ale też w mniejszych miejscowościach, powiatach, no, trzeba tą pracę zacząć od dołu, trzeba budować lokalne struktury, stowarzyszenia, lokalne podmioty i w ten sposób próbować jakoś ten stary układ wysadzić. Okej, okay. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia. Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta.
Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapitalbook.pl.